Niechciany prezent. Chodziło sobie po świecie cierpienie. Było bardzo, ale to bardzo samotne i nieszczęśliwe. Marzyło, żeby je ktoś przytulił do swojego serca i pokochał. Ale nikt go nie chciał. Wszyscy ludzie je odrzucali i nie chcieli go znać. Cierpienie czuło się bardzo bezużyteczne i niechciane. Pewnego dnia zaszło do małej, biednej i skromnej stajenki, gdzie właśnie urodziło się małe dzieciątko. Weszło tam pełne przerażenia i strachu, myśląc sobie: znowu mnie stąd wyrzucą. A tutaj wielkie zdziwienie. Dzieciątko wyciągnęło swoje małe rączki, przytuliło je do siebie i wzięło do domu. I razem z nim zamieszkało. Cierpienie było bardzo szczęśliwe z tego powodu. Dzieciątko chodziło i rosło razem z nim. Tuliło je do siebie i głaskało po głowie i wszędzie z nim chodziło. Z dziecka wyrósł najpiękniejszy młodzieniec na świecie. Cierpienie było w dalszym ciągu z nim. Przez 30 lat przebywało z młodzieńcem w domu, potem wyszło z nim na pustynię, gdzie razem z nim przygotowywało się do publicznej działalności. Następnie młodzieniec, widząc, jak ludzie nie radzili sobie ze swoim cierpieniem, wyszedł do nich, aby im towarzyszyć. Zabierał od nich nadmiar ich cierpienia i brał je na siebie. Pocieszał smutnych, uzdrawiał chorych, bronił słabych i bezbronnych, a nawet wskrzeszał umarłych. Jednak byli także ludzie, którzy go za to znienawidzili i uknuli przeciwko niemu spisek. Chcieli, by on już nie chodził po ziemi. Pewnego dnia cierpienie wzięło młodzieńca na poważną rozmowę i zapytało się: czy przyjmiesz ode mnie prezent, który będzie tak samo niechciany przez ludzi jak ja? Jeżeli go przyjmiesz i doniesiesz do końca swoich dni, to zwyciężysz. Młodzieniec powiedział: kochane cierpienie, strasznie się boję twojego prezentu, ale go przyjmę, żeby ciebie dowartościować. Wziął prezent od cierpienia i niósł go pod strasznie wysoką górę. Często upadał, przytłoczony ciężarem otrzymanego prezentu, ale za każdym razem podnosił się i z miłością brał go na swoje ramiona. Doniósł ten prezent do samego końca i zwyciężył. Panie Jezu, bądź z tymi, którzy niosą swój krzyż cierpienia. Bądź z dziećmi, które są chore, głodne, samotne i opuszczone. Proszę Cię, Panie, przyjdź z darem uzdrowienia do chorych dzieci, do Oliwierka, do Krzysia, Nikosia, do Olusia, do Julci oraz do wielu innych. I dziękuję Ci, Panie, za rodziców, którzy, kochając swoje chore dzieci nad życie, mówią, że to najcenniejszy prezent, jaki otrzymali od Ciebie.